Witam Was na lekcji matematyki. Dzisiaj będziemy utrwalać sobie dodawanie liczb trzycyfrowych. Otwórzcie sobie podręczniki na 56 stronie i zobaczcie zadanie pierwsze. Jest chłopiec i dziewczynka i każdy z nich to samo działanie wykonało inaczej. 632 plus 224 i chłopiec liczył tak. Przepisał pierwszą liczbę 632, następnie drugą liczbę 224 rozbił na setki, dziesiątki i jedności, czyli na 200, na 20 i na 4. I teraz zobaczcie, do pierwszej liczby najpierw dodał 200, czyli dziesiątki i jedności mu się nie zmieniły, bo tutaj miał 0 i 0 w liczbie 200, zmieniła mu się tylko cyfra setek. 6 plus 2 jest 8, czyli 832. I teraz to, co mu zostało dodać, to 20 i 4, więc 832 dodał 20, wyszło mu 852 i dodał jeszcze 4, czyli ostateczny wynik 856. Natomiast dziewczynka liczyła inaczej. Zobaczcie, rozbiła obydwie liczby na setki, dziesiątki i jedności, czyli 600 plus 30 plus 2 i 200 plus 20 plus 4. Tu jest na czerwono rozbita pierwsza liczba, a na niebiesko druga liczba. I teraz zobaczcie, te linie wskazują, jak dodawała. Najpierw dodawała setki. 600 plus 200 jest 800, później dziesiątki. Tutaj żółta linia pokazuje. 30 plus 20 jest 50. I na końcu dodawała jedności, 2 plus 4 jest 6. Kiedy już miała dodane do siebie setki, dziesiątki i jedności, to zsumowała wszystko razem. 800 plus 50 plus 6 jest 856. Nie wiem, który sposób bardziej Wam przypadł do gustu. Przeważnie dzieci wybierają ten drugi sposób, gdzie rozbierają całą liczbę na setki, dziesiątki i jedności i wtedy dodają setki do setek, dziesiątki do dziesiątek, a jedności do jedności. Ale może ktoś też liczyć tym sposobem. Pierwszym. I tutaj poniżej są podane przykłady, które chciałabym, abyście dowolnie albo pierwszym, albo drugim sposobem obliczyli w zeszycie. Mam nadzieję, że nie sprawią Wam te przykłady problemu. Są to dosyć łatwe zadania, więc obliczajcie, przysyłajcie, a ja się z Wami żegnam. Do widzenia.